Siema, witam was w kolejnym odcinku z The Huntera. W dzisiejszym odcinku trzecie polowanie na mapie Rwontuli Coast. Na samym początku chciałbym was przeprosić, że nie było odcinka w sobotę. No niestety nie zdążyłem z czasem, żeby się wyrobić, żeby nagrać. Ten odcinek raczej dostaniecie w niedzielę. Przynajmniej tak mi się wydaje, myślę, że zdążę nagrać, bo mam na nagranie niecałą godzinę, coś koło godziny, a później muszę spadać. Planuję wybrać się na początku nad to jezioro i później na południe. Te trzy jeziorka może zahaczę. Także ruszam. Tu już coś niedźwiedź ostrzega na samym początku. Wiem, tam jeszcze łosia słyszałem, samca. Wydawało mi się, że go widzę, ale chyba nie. Niedźwiedź. Jest niedźwiedź. Dobrze weszło. Ale kawałek ucieka. Bo chyba był jeszcze drugi niedźwiedź. Tutaj bardziej mi się odzywał z tej strony. A nie, to ślady trzewia, a tu. Też. Nie, tu jarząbek. O, tutaj leży. No i jest złoto. Sierść złoty. Srebro. Za dwójkę srebro to i tak, choć to jest samica tego. Jest łoś, oj, zaniepokojony. Chyba weszło w serce. Tam jeszcze jakaś stamina. Kilka. Czy samiec jeden. Stał. Na poprawki lepiej, żeby na pewno padł. Coś jeszcze znajdzie się nad jeziorem. Ciało. Jest łoś. Poroże duże. No i złoto. Krew tu nie znikła. A, bo to jest tego drugiego. Jeszcze chwila.
fajnie poszło w serce. Chyba co? Albo i nie. Mogę, na pewno. Dobra, ten tutaj leży. Nie dostał. Polądował. Chyba go nie ma. Ten łoś. Tam jakaś samica, tutaj są właśnie, no a nie, to jest ten. Dobra, tutaj leży. Lak chyba nie padł. Dwa razy w prawo. Czyli już pierwszy był dobry. Ale tak nie byłem pewien, czy mu na pewno dobrze weszło. Samica też może być. Nie ruszaj się. Chciałbym jej gonić, więc chciałbym jej serce się akurat zastawia. Chyba za nisko. Nawet na płuca. Dobra, trudno. No nie padnie, jak jej jeszcze HP nie spadnie. Spotkałem dość dużo zwierzyny, tylko on po drugiej stronie brzegu. Mam jenota, są gęsi, tutaj jest ryś, tutaj jeszcze widziałem cyraneczki. Trochę tego towaru tutaj jest. To jest to jeziorko nad tym. Godzina 16:30, bo wcześniej jak chodziłem w wcześniejszych porach, to tych kaczek aż nie widziałem, tego ptactwa nad wodą. Widocznie one chyba dopiero wieczorem tak są. Cyraneczki bym mógł spróbować strzelić, no tylko to jest 200 metrów, ja muszę przynajmniej na te 100 podejść. Już lepiej do tego strzelania było, choć i tak możliwe, że ustrzelę jedną, reszta jak ktoś będzie uciekać, to może być słabo. Chyba że udałoby mi się podejść aż na pompę. Ale w to trochę wątpię. Dobra, udało mi się podejść te cyraneczki. Że widzę jedną. A dobra, to się jedna. Aha, ja obok ustrzeliłem jakąś. Thank you.
Dobra, ale strzelałem z 22. Te gęsi, co były dalej, one były gdzieś tutaj. O, to jest ponad 200 metrów, więc nie powinny usłyszeć. O, są tam. To jest teraz 150 metrów. Spokojne. No i jest krzyż. Nie, to jest craneczka, dobra. Się zdziwiłem, czemu sam. A nie, to jest sami. A, dobra, bo ja strzeliłem tą obok. A nie tą, którą chowałem. A no i za nią też jest 325 punktów, czyli dużo. Za coś też było, ale już nie pamiętam za co. W poprzednim odcinku na pewno to ustrzeliłem. A teraz gęsi. Gęsi większe, lepiej je widać. To może uda mi się chociaż ze dwie strzelić, zanim się spłoszą. Kurczę, uciekają już. Ile tego było? Nie, to strzelbę. Już chyba nie zdążę. Za blisko chciałem podejść. A nie ustrzeliłem jej. Dobra, także w tym odcineczku to już będzie wszystko. Takie dość krótkie polowanie. Niewiele się udało ustrzelić, niestety. No ale już muszę lecieć. Szybko jeszcze ten odcinek zmontować. Także. Jeżeli Wam się spodobało, no to zostawcie łapeczkę w górę, subika, napiszcie jakiś fajny komentarz. No i na razie trzymajcie się, cześć. I kolejne raczej będzie w środę, polowanie. Ciao.